Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Faraon. Dzisiaj rozpoczynamy kolejną misję w oazie Baharia, o ile się nie mylę. I pierwsze co, to rozpocznijmy sobie od zbudowania jakiegoś pierwszego osiedla mieszkalnego. Myślę, że gdzie będzie najlepiej je zbudować. A postawmy sobie je tutaj. O! Mamy 7,5 tysiąca debenów. To jest i dużo, i mało zarazem. O, takie osiedle na początek sobie zróbmy. Takie większe troszkę. Żebyśmy nie mieli problemów z ludnością tutaj. To jest tak, źródła wody tu i tu. Teraz tak, blokady drogi sobie zróbmy od razu. Żeby nam ludzie chodzili tylko tutaj. Teraz tak, budujemy tutaj spichlerz. I od razu budujemy również chaty myśliwych. Ale te chaty myśliwych, momencik. Tu, o. W ten sposób. O, niech będzie. Teraz tak, róbmy strażaków z dwóch stron. A niech będzie tak symetrycznie. Symetria ponad wszystko. Dobra. Policjanci by się również przydali. Zróbmy sobie ich tutaj. I teraz tak, od razu. Eksportować właśnie możemy sobie drewno. Przejdźmy do mapy świata. My jesteśmy tutaj. W ogóle właśnie widać tą piramidę i tego sfinksa, którego postawiliśmy. No nie. Super. Teraz tak, z kim my możemy w ogóle handlować? Możemy handlować z On. Serabit Hadim i z Yunet. Tu jest jeszcze kilka. O, to w ogóle Mennefer, to jest miasto faraona, ale jest na szaro, więc na razie jeszcze nie możemy z nim handlować. Być może w przyszłości będziemy mogli, zobaczymy. Tu jest miasto egipskie, a to jest pewnie też miasto egipskie. I miasto egipskie, ok. No, sorki wielkie. A tu jest pewnie odległe miasto. Dokładnie. Więc Egipt, no widzę, rozszerzył swoje wpływy już tutaj dość daleko na południe. Aż po Buchen. Okej, ale my jesteśmy tutaj. I możemy póki co handlować z... On. Jakie monumenty może? Świątynie Słońca, a świątynie... Dwie świątynie. Dobrze. To nie jest dużo, dwie świątynki. Możemy spokojnie, myślę, dać radę nie mieć tam jakichś problemów z tymi bogami, więc dobrze. Pałac miejski od razu robimy tutaj. Przy okazji, oczywiście, strażaka również kładziemy sobie w tym miejscu. Zróbmy sobie tak. Strażak, architekt i policjant. I również strażaka jeszcze zdamy tu i policjanta damy tutaj. I od razu rezydencję rodową postawimy. Żebyśmy mogli zarabiać. I w nagłych przypadkach, żebyśmy po prostu dawali naszemu miastu pieniądze na nie. I teraz tak. Monumenty Świątynia Słońca. Co ona wymaga? 220 bloków piaskowca. Surowce. Drwal. Tylko drwal. No właśnie. Nawet glinianki mieć nie możemy. Więc tutaj sobie zrobimy teraz takie osiedle, myślę.
tu będzie jeden magazyn, tu będzie drugi magazyn. I to będą tylko i wyłącznie magazyny na drewno, na razie. Zrobimy sobie tutaj teraz drwali parę. O! Postawimy tu strażaka i tu architekta również. I od razu robimy świątynię. Świątynię. A kompleks świątyń jest kogo? Ra. Dobrze, dobrze. No w sumie tak, bo przecież tam w opisie misji było pokazane, że ten faraon obecny chce zwiększyć wpływy Ra na cały Egipt, prawda? Dobra, zróbmy trochę tych lekarzy. Poborca podatkowy, jak najbardziej. On się przyda bardzo. A tu zróbmy drugą świątynię Seta tym razem. O, super. Niech tak będzie. I teraz już... dwa tutaj chodzą rąbać, spoko. Tu w ogóle jest krokodyl. No, nie fajnie, nie fajnie. On będzie zabijał naszych ludzi tutaj, tych drwali. Chyba, że drwale sobie z nim poradzą. Tymi siekierkami go zatłuką, co? Ale z tego, co widzę, to... no właśnie niezbyt. Raczej on zabija tych drwali. O, padł. Czyli jednak drwale sobie jakoś tam radzą. Spoczko. Teraz tak. Brakuje żywności. Żywności też, ale ludności przede wszystkim brakuje. Ludności brakuje. Teraz tak, przejdź do mapy świata. Otwórzmy sobie szlak do On. I eksportujmy całe drewno, jakie możemy mieć. Ok. Teraz tak, blokadę drogi sobie przesuńmy tutaj na górę troszkę. Bo tutaj sobie zrobimy od razu centrum rekrutacji. I akademię. O! Tu będzie znowu strażak, tu będzie znowu architekt. Bo to być musi. I za chwilę powinny przyjść już pierwsze idą już właśnie. Idą handlować tym drewnem, super. Drewno jest dość drogie, więc... mam nadzieję, że trochę się wzbogacimy. Tutaj zamierzam zrobić takie centrum rozrywki. O! Plac festiwalowy. Dobra. Koniec pieniędzy, ale mamy pożyczkę. Pożyczkę 2500 chyba. O, i teraz tak. Szkoła żonglerki. Ustawmy tu. Zróbmy tutaj stragan. Tutaj stragan. Tutaj stragan. Albo i nie. Nie, no dobra, zróbmy sobie tutaj stragan. Zróbmy sobie jeszcze tutaj stragan, niech będzie. I tutaj zrobimy tego strażaka jeszcze jednego. Zagrożenia, żeby nigdzie ogień na mnie nie zagrażał po prostu. Jak tam nasi bogowie? Ra jest niezadowolony. Bezrobocie jest 0%. Ludzi w naszym mieście wręcz brakuje cały czas. A my sobie w międzyczasie zróbmy pierwszy festiwal. Pierwszy dla Seta sobie zróbmy. Momencik. Zróbmy tutaj jeszcze chatę myśliwych jedną. Niech będzie. Żywności nigdy za wiele. Tutaj jeszcze mają, tutaj już nie mają. Tutaj też już nie mają. Dobrze, idzie sobie żongler. I już domki się podnoszą, super.
Super, bardzo się cieszę. Bezrobocie 2%, więc niedługo możemy pomyśleć nad zbudowaniem kompleksu świątyń. Ale w międzyczasie zróbmy sobie od razu fort uczników. Nie wiem, w którym miejscu go zrobić, bo nie wiem skąd będą przychodzić wrogowie, więc sobie najpierw zróbmy może tutaj. Zróbmy sobie tutaj jeden. O! Mamy już pierwszy fort. No i co? I niedługo myślę, trzeba będzie zacząć kupować miedź. I właśnie mamy wiadomość, że dzięki działalności dyplomatycznej nowy szlak handlowy do Daszur został otwarty. Zobaczmy sobie teraz. Miałem nadzieję, że będą drewno od nas kupować, ale widzę, że. No cóż, nic konkretnego. Co to za dźwięki w ogóle są? Nie wiem, co to było. Dobra, pierwszy fort uczników już jest. Są wyszkoleni, więc będą zawsze trochę silniejsi niż gdyby nie byli. I teraz już myślę, że jest pora, żeby sobie zbudować tutaj ten kompleks świątyń Ra. A czy. No tak, Ra. Zróbmy go tak tutaj, może. O, idealnie. Połączmy sobie go w tym miejscu. I w ogóle zróbmy sobie od razu tak, konserwatorium. On niech będzie tutaj. I od razu niech będzie estrada w tym miejscu. O. No i super, jak tam teraz ułaskawienie? Niezadowolony. To teraz zróbmy sobie festyn dla niego. Debeny nam dość mocno spadły, 1700 aż. Ale to nic. Dobra, oni kupują to drewno, więc się teraz wzbogacamy. Więc teraz się wzbogacamy. To dobrze, dobrze. Wzbogacajmy się. Monumenty 13, dobrobyt. Czy w ogóle my możemy już piaskowiec kupować? Możemy, musimy otworzyć trakt, żeby importować. Tylko z kim? A Abu! Abu nam sprzeda. Musimy sobie zbudować teraz tak, więcej magazynów. Ja bym je zrobił tak tutaj. O. Tutaj bym zrobił teraz tak. Na razie tyle magazynów na ten piaskowiec. Ta misja też będzie długa, bo tutaj najwięcej czasu zajdzie na samym czekaniu na ten piaskowiec. Mają sobie 230. W ogóle jakie są ceny? 35 cena kupna. No tanio, tanio jest ten piaskowiec. A za drewno dostajemy 170. Całkiem dobrze. Teraz tak, strażaka i architekta sobie tutaj damy. O. Zbudujmy sobie od razu szkołę tańca. I stawmy tutaj sobie pawilon. Proszę bardzo, jeden pawilon.
tutaj drugi pawilon. I tutaj niech będzie trzeci pawilon, proszę bardzo, dobrze. Zróbmy aptekę, bo nie mamy jeszcze apteki żadnej. Już są potrzebni ludzie do pracy i super, o to mi chodziło. Teraz sobie zrobimy takie osiedle tutaj, myślę. O, tylko jak to rozwiązać? O, niech będzie tu. Teraz tak, raz, dwa, trzy. Niech idą do końca, proszę bardzo. I już jesteśmy na minusie. Proszę bardzo. Niedobrze, niedobrze. Trzeba ułaskawić tego Ra, żeby pozwolił nam sprzedawać większą ilość tego drewna. No nie. Blokada drogi. O, dobrze. Teraz źródła wody. Jedno tutaj, drugie tutaj. Od razu bazary. Raz, dwa. Co to za dom tu się zrobił? Nie chcę tego domu. Tu niech będzie trzy. O, niech będzie. Dobra, kupujemy już ten piaskowiec, spoko. Trzeba będzie tutaj zrobić też spichlerz im i chaty myśliwych. Żeby mieli z czego żyć. Zróbmy tak. Raz, dwa, trzy. O, Set obiecuje chronić naszych żołnierzy, dobra. Róbmy tu strażaków. Architektów również tu róbmy. Proszę bardzo. Gabinet lekarski obowiązkowo. Aptekę. Gdzie tu zrobić aptekę? A zróbmy ją tu. Żołnierze. Żołnierze się tutaj tworzą, dobrze. Jak tam wskaźnik królestwa? Twoja zuchwałość w płaceniu sobie wyższego wynagrodzenia niż twoja klasa społeczna sprawia, że nie jesteś pożądaną osobą w stolicy. Co? Płaca rządcy królewskiego. A kim ja jestem w ogóle? O, jak tu sprawdzić, kim ja jestem? No, rządca królewski jestem. Teraz nagle się zmieniło, już jest dobrze wszystko. Nie wiem, nie wiem, nie ogarniam, ale okej. Zagrożenia ogień. Musimy tu zrobić więcej tych strażaków. Myślę. To jest dosyć ważne akurat. No i policjanta też. I zróbmy po świątyni. Świątyni Ra, świątynia Set. Proszę bardzo. Subciel, teraz niech kupują nam drewno od nas. Teraz Set
Nawet jest niezadowolony. Ej, nie ogarniam. Przed chwilą nas ułaskawił, a teraz nagle jest niezadowolony. Ja nie wiem, czym to idzie, naprawdę. Dobra, tu stragan. Z powodu ich marzeń o Imperium, armia libijska najedź twoje ziemię za rok. No dzięki Ra, że odzyskuję reputację, ale ja wolałem odzyskać trochę pieniędzy za sprzedawanie rzeczy, a nie... Niech tutaj sobie będzie ten magazyn, o. To będzie magazyn stricte na miedź i na broń. Od razu zrobimy sobie kuźnię. Myślę, że tutaj. A tu jeszcze jeden stragan. O. Otwórz trakt, aby importować, tak? Serabit Hadi, mam tu drogie strasznie. Importujmy do 400. Tam miasto całość pieniędzy, które mam na razie, to jest 660 denarów. Nie jakoś bardzo dużo, no ale zawsze coś, no nie? Tysiące ludności, ok. Zróbmy tu pawilon. Niech się cieszą. Zagrożenie ogniem. Nigdzie nie ma zagrożenia. Dobrze, dobrze. To jest najważniejsze. Tak samo zaraza. Lekarze tu pilnują wszędzie. Super. I malaria. Aptekarze. Super. Zróbmy jeszcze dentystę w takim razie, bo coś czuję, że też będzie potrzebny, żeby poziom chyba kultury uzyskać, czy jakoś tak. Soki wielkie, muszę się napić. A. Dobra woda. Okej. Okay. Tutaj właśnie nie ma poborcy podatkowego, to teraz sobie szybko to zróbmy. O, niech będzie. Tu już nie ma żywności, tu już też nie ma żywności. No znowu reputację, no okej, okay, ale... Ja bym jednak wolał mieć zwiększoną ilość... tego. Zwiększoną ilość możliwości sprzedawania drewna, co nie? O, właśnie, nie potrafię się wysłowić czasem. 2500 drewna już kupili. Czyli maksymalną ilość. Póki co sobie wyłączmy importowanie tego, bo to jest dość drogie, a potrzebowałem chociaż troszkę broni, żeby się teraz na ten atak przygotować. Tylko, że mamy trochę mało kasy w tej chwili. Nawet trochę bardzo mało, bym powiedział. Na minusie. 6 miesięcy, no właśnie, a wskaźnik królestwa spada. Przez to, że jesteśmy na minusie.
Ile mamy już piaskowca? 64. Gildia cieśli. To drewno też będzie do cieśli chyba potrzebne, no nie? Świątynia Słońca. No tak, trzeba mieć piaskowiec. Już jest wrzesień, a ja nie mogę nic... Dobra, trudno, robimy ten fort piechoty. Nie wiem gdzie, naprawdę nie mam pojęcia gdzie go zrobić, więc zróbmy sobie po prostu tutaj obok na razie. A jak zobaczymy już skąd będą przychodzić, to wtedy będziemy wiedzieć gdzie ich wysyłać, no nie? No i jesteśmy już bardzo zadłużeni, na tyle bardzo, że w tej chwili nie możemy już żadnych działań podjąć typu nawet zniszczenie gruzów. To jest właśnie bardzo fajnie pokazane, jak te przychody i wydatki się zachowują. Oprocentowanie 15%? Ubiegły rok, w tym roku. Podatki, dochody z eksportu. Dary. Dochód. Ale wydatki. No właśnie. No dobra. Mamy październik. No do kolejnego roku jest niedługo, a wtedy zaczniemy znowu handlować tym drewnem chyba. Jestem stworzony po to, aby być kupcem. Ale póki co właśnie jeszcze nie może kupować, bo już osiągnął limit, prawda? No właśnie. No ale okej. Zróbmy sobie w tym miejscu przerwę. Dzięki, że byliście. Będziemy dalej kupować ten piaskowiec, dalej sprzedawać drewno. No i rozwijać nasze miasto w dalszym stopniu. A póki co wielkie dzięki wam za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Na razie.